Witam dzisiaj bardzo gorąco. Mamy dzisiaj odcinek specjalny. Otóż dzisiaj są Andrzejki, więc zapraszam na Andrzejkowy wybuch zadań matematycznych. Czyli pokażę Wam, jak wykorzystać matematykę również w życiu codziennym. I nie myślcie sobie, że na imprezie matematyki nie ma. Otóż będzie. To Wam udowodnię. Zapraszam gorąco. Przejdźmy może do rozwiązywania zadań. No w tej czapeczce nie będzie mi zbyt wygodnie, dlatego tą czapeczkę ściągnę, ale pamiętamy, że dzisiaj są Andrzejki i dzisiaj wszystkiego najlepszego dla wszystkich Andrzejów życzy Alka Mat. Przejdźmy zatem do rozwiązywania zadań. Jak Andrzejki, to impreza w klubie Impramat. Tego będą dotyczyły właśnie zadania, które przygotowałam na ten odcinek specjalny. Zadanie numer 1. Słuchaj uważnie. Na imprezie Andrzejkowej w klubie Impramat spotkały się koleżanki. I jak to jest w zwyczaju młodych dam, przywitały się serdecznie całuskiem w policzek. No, tak się przecież witacie. Każda z każdą dokładnie jeden raz. Jeden z gości obserwował to i naliczył, że kobietki wymieniły w sumie 91 pocałunków. Ile było tych koleżanek? No i... mamy imprezę, są dziewczyny, koleżanki, które się spotykają. Wypiszmy, co tutaj wiemy. Otóż wiemy, że każda z koleżanek przywitała się z każdą z koleżanek pocałunkiem w policzek. Przywitała się dokładnie jeden raz. Wymieniono łącznie 91 pocałunków. Wymieniono 91 pocałunków. Ile było koleżanek? Otóż, jak pamiętasz, rozwiązujemy takie zadanie przy użyciu kombinacji. To jest zadanie z kombinatoryki, czyli będziemy używać wzoru na kombinację. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ja się witam z Tobą pocałunkiem, to Ty już ze mną się nie witasz. Czyli kolejność, czy ja się z Tobą przywitam, czy Ty się ze mną przywitasz, nie ma znaczenia, dlatego wybieramy kombinację. Kombinacja. Czy wiem, ile było koleżanek? No nie wiem. Załóżmy, niech będzie N, to jest ilość koleżanek. I teraz kombinacja z N koleżanek, wybieram dwie, no bo żeby do jednego pocałunku mogło dojść, muszą być dwie osoby. Cmok, cmok, prawda? I tych wyborów, tych właśnie buziaczków jest 91. No i teraz stosujemy wzór na kombinację. Ten wzór był taki. N silnia podzielone przez 2 silnia razy N minus 2 silnia i to ma dawać 91. Jak ja rozpiszę n silnie, za pomocą n minus 2 silnia będę miała n minus 2 silnia razy n minus 1 razy n podzielone przez 2 silnia, to jest 2, a n minus 2 silnia przepiszę i to jest oczywiście 91. Dzięki temu skróci mi się n minus 2 silnia i n minus 2 silnia i tutaj mogę pomnożyć, czyli mam n kwadrat minus n nad 2 równa się 91 razy 2 obustronnie, czyli n kwadrat minus n równa się 182. Oczywiście przenosimy na jedną stronę n kwadrat minus n minus 182 równa się 0. Jest to oczywiście równanie kwadratowe, które wszyscy kochamy. Liczymy deltą. Delta równa się w kwadrat 1, a minus będzie 4ac, czyli będzie u nas plus 728. 4 razy 182 to jest 728. Delta wyjdzie 729. Jak spierwiastkujemy, to pierwiastek z delty to będzie 27. Zatem liczymy. N1 to się równa. Minus B, czyli u mnie 1 minus 27 podzielone przez 2. Wyjdzie mi minus 26 nad 2, czyli minus 13, co jest naturalną sprzecznością oczywiście, ponieważ koleżanek nie mogło być minus 13. I N2 równa się 1 plus 27 podzielone przez 2, czyli 28 podzielone przez 2 to jest 14. I zatem to jest odpowiedź do mojego zadania. Czyli ile było koleżanek na tej imprezie, które pocałowały się w policzek? Oczywiście tych koleżanek było 14. I co? Nie da się matematyki wcisnąć na imprezę? Da się. Przejdźmy może do rozwiązywania zadań. No w tej czapeczce nie będzie mi zbyt wygodnie,
dlatego tą czapeczkę ściągnę, ale pamiętamy, że dzisiaj są Andrzejki i dzisiaj wszystkiego najlepszego dla wszystkich Andrzejów życzy Alka Mat. Przejdźmy zatem do rozwiązywania zadań. Zadanie numer 2. Tomek jedzie autem na imprezę Andrzejkową do klubu Impramat. Przejechał aż 180 km. Popatrzcie, jaki był zdeterminowany. Tak strasznie dużo kilometrów, byle być na imprezie. Jadąc ze stałą prędkością. Bez niego bowiem impreza pewnie nie mogłaby się udać. Gdyby jechał z prędkością o 30 km na godzinę większą, to czas dojazdu na imprezę skróciłby się o godzinę. Z jaką prędkością jechał Tomek samochodem? No więc wypiszmy, co tu mamy dane. Tomek sobie jedzie i ma przejechać drogę. Droga standardowo oznaczana jest literką S, 180 km i jedzie ze stałą prędkością. Czy ja znam prędkość Tomka? No nie znam. Czyli napiszmy V, to będzie prędkość no tego samochodu, który prowadzi Tomek, tak? Czy ja wiem, w jakim czasie on to przebył? Nie wiem. Oznaczmy T jako czas. Mam tutaj oczywiście czas na myśli wyrażony w godzinach. No więc układam standardowe równanie, że prędkość razy czas równa się droga, czyli 180. Dobrze jest z tego wyliczyć sobie jakąś niewiadomą, myślę, że wyliczymy sobie czas, dlatego podzielimy przez V, czyli T to się równa 180 podzielone przez V. No i teraz jest druga część zadania. Gdyby jednak zwiększył prędkość, tak, czyli jego prędkość byłaby już teraz nie V, tylko V plus 30, oczywiście w domyśle kilometrów na godzinę, to czas dojazdu na imprezę skróciłby się o godzinę. No byłby szybciej na imprezie. Czyli mam pomnożyć przez T minus 1, czyli o godzinę czas skracamy. Było T, prawda? A teraz jest on szybciej na imprezie, czyli T minus 1. I co? Tyle samo przecież kilometrów musi pokonać. Impreza mu się nie przybliżyła. W tym samym miejscu jest, prawda? Tylko, że on zwiększył prędkość. Prędkość zwiększył o aż 30 km na godzinę. No i wtedy czas przejazdu mu się skrócił. Czyli mamy T minus 1. No i teraz musimy rozwiązać to równanie. No to co robimy? Oczywiście wymnażamy każdy z każdym. Czyli będzie VT plus 30T minus V minus 30 równa się 180. Na pewno tutaj zauważysz, że VT to było 180 i po tej stronie też jest 180. Dlatego ja to po prostu sobie skrócę i dostanę 30T minus V minus 30 równa się 0. No to co? No to pod T mogę już podstawić, prawda? To, co wcześniej wyliczyłam, no to podstawię. 30 razy 180 nad V minus V minus 30 równa się 0. No to wymnażamy. 3 razy 18 sobie pomnożymy, to będzie 54 i dopiszemy 2 zera podzielone przez V minus 30 równa się 0. Żeby takie równanie oczywiście rozwiązać, najlepiej pomnożmy obustronnie razy V. Wtedy mamy 5400 minus V kwadrat minus 30V równa się 0. No to może tu od góry posegregujmy. Minus V kwadrat minus 30V dodać 5400 równa się 0. Myślę, że nie pasuje nam ten minus, to pomnożmy przez minus 1 obustronnie. Wtedy mam V kwadrat plus 30V minus 5400 równa się 0. Jakie równanie wyszło? No oczywiście kochane równanie kwadratowe, które liczymy sobie deltą. Czyli B kwadrat, czyli 900. Tu mamy minus 4ac, ale ja tutaj może skorzystam, żeby było szybciej, od razu plus 4 razy 5400. Będą duże liczby, dlatego tutaj wzięłam sobie kalkulator. Jak to dodamy, to będziemy mieć 22500, tutaj mamy, spierwiastkujemy. A w sumie do tego już kalkulatora może nie potrzebujemy tak bardzo. Pierwiastek 225 to jest 15, a ze setki mamy 10, czyli dopisuję, będzie 150. No i teraz liczymy sobie V1. Minus B minus pierwiastek z delty nad 2, w tym wypadku, bo z tego równania bierzemy kwadratowego, na pewno
pewno piszemy, to będzie sprzeczność. Na Bentego liczyć już nie będziemy nawet, bo po co, jak prędkość nie może być ujemna. No i mamy minus 30, dodać 150, podzielone przez 2. Mamy tutaj 120, podzielone przez 2 jest 60. Czyli popatrzcie, ten biedny Tomek jedzie zaledwie z prędkością 60 km na godzinę. No i popatrz, chce zdążyć na naszą imprezę Impramar, czyli zwiększa prędkość o 30 km na godzinę, czyli będzie jechał już później, a gdyby jechał 90 km na godzinę, no to byłby szybciej o 1 godzinę. Popatrzcie, ile czasu by zaoszczędził, więcej czasu zapewne spędziłby na imprezie. Zadanie numer 3. Na imprezie Andrzejkowej w klubie Impramar podawano napoje w naczyniach w kształcie stożka ściętego, jak na rysunku obok. Postarałam się tutaj przerysować. Oczywiście najlepiej by było przy użyciu programu komputerowego, żeby rysunek był idealny. Czy nie chciałbyś mieć takiego napoju podawanego w takim naczyniu? No ja bym chciała. Na przykład Pepsi bym się napiła w takim naczyniu. Czemu nie? No i tak. Objętość stożka ściętego można obliczyć ze wzoru. Nie jest w programie nauczania w szkole średniej, żeby uczeń umiał ten wzór. Dlatego, jeżeli chcą, żebyś po prostu to zadanie wykorzystał przy użyciu tego wzoru, prawda, no to podali ci ten wzór. No więc fajnie, bo mamy podany wzór. I teraz, gdzie R małe i R duże są promieniami podstaw, przy czym R tu jest małe, czyli mniejsze, a R duże to tu jest większe w dolnej podstawie. A H to jest oczywiście wysokość bryły, nie jest jeszcze na razie zaznaczona na rysunku. Dany jest ten stożek ścięty, którego wysokość jest równa 10. Czyli ja wypiszę, H jest równe 10 i jeszcze podana jest objętość. Objętość równa 840 pi. Natomiast R jest równe 6. Takie mamy dane, czyli podana jest wysokość w tym zadaniu, objętość jest podana i małe r. Oblicz kosinus kąta nachylenia przekątnej przekroju osiowego do jednej z podstaw. No to wybierzemy sobie do jednej z podstaw. Po pierwsze, przekrój osiowy, mam nadzieję, że widzisz, że przekrojem osiowym jest tutaj ten trapez. Jakbym ja to moje naczynie tak przekroiła na pół, to tym moim przekrojem osiowym będzie ten trapez. Ja Ci go tutaj zamaluję. Natomiast w zadaniu mam policzyć kosinus kąta nachylenia przekątnej tego przekroju osiowego, czyli ja tą przekątną tu zaznaczam, do jednej z podstaw. No załóżmy, niech będzie do tej podstawy. Mam policzyć kosinus alfa równa się pytajnik. Czyli no na pewno dobrze by było, gdybyśmy sobie wysokość poprowadzili, to bez dwóch zdań poprowadźmy, bo nam się sprzyda. No bo skoro ona jest podana, no to na pewno będzie nam potrzebna i to jest ta wysokość dana literką tutaj u nas H, zresztą dana jest w zadaniu. No może zacznijmy od tego, że popatrzmy sobie, że tak, mamy duże H, mamy objętość, mamy małe R, nie mamy dużego R. No więc podstawmy pod ten wzór, czyli 840 pi, podstawiam za objętość, równa się 1/3 pi, zamiast h oczywiście podstawiam, czyli razy 10, otwieram nakaz, r kwadrat, to będzie 6 kwadrat, dodać r razy r, czyli 6 duże r i dodać no r kwadrat duże. No nie mam tego r, muszę policzyć. Po jednej, po drugiej stronie na pewno zauważasz, że jest pi, więc ja to pi po prostu przekreślę. I tu jest 840, tu jest 10, czyli mogę te zera sobie skrócić, będzie na pewno troszkę wygodniej w zapisie. No to zapiszę. 84 równa się 1/3, otwieram nawias i będę miała tak 36, dodać 6r i dodać r kwadrat. No to pomnóżmy to, czyli 84 równa 1/3 razy 36 to jest 12, dodać 1/3 razy 6 to mamy 2r i dodać 1/3 r do kwadratu. Myślę, że powinniśmy to przenieść wszystko na jedną stronę i posegregować, czyli 1/3 r kwadrat dodać 2r i tu jak przeniesiemy będziemy mieć odjąć 72. No, myślę, że części z Was nie podoba się, że jest ułamek, no to razy 3 sobie zróbmy. Czyli będziemy mieć r kwadrat plus 6r minus 72 razy 3 mamy 70 razy 3 210 i 2 razy 3 to jest 6, czyli mamy 216. No i znowu wyszło nam
piękne równanie kwadratowe, czyli będziemy liczyć tutaj zdęty, czyli ja może od razu tutaj będę liczyła, czyli B kwadrat to jest 36, dodać 4 razy 216, to mamy wynik piękny, nam wyszedł 900, po spierwiastkowaniu wyjdzie nam 30 i piszemy sobie, że R1 to jest minus 6 minus 30 nad 2, co jest oczywiście sprzeczne ze względu na to, że no promień nie może być ujemny. No i R2 to się równa minus 6 plus 30 podzielone przez 2. Czyli mamy 24 podzielone przez 2, wynosi to 12. No zgadza się, prawda? Widzimy sobie, że tutaj duże R nam wyszło 12. No to musimy teraz policzyć kosinus. Kosinus tego kąta alfa. Popatrzmy, co nam by się sprzydało do kosinusa. No mamy wysokość, która jest równa 10. Nie mamy tej przekątnej. Ona jest równa jakiejś tam D. No, będziemy może sobie liczyć, za chwileczkę zobaczymy. I jeszcze by nam się sprzydał ten odcinek tutaj. Byłoby już super fajnie, gdybyśmy to policzyli. No to spróbujmy się zastanowić, ile to wynosi. Otóż, cały odcinek, dolna podstawa, cała wielka, ja ją może zaznaczę standardowo, a tak jak w trapezie to się oznacza, czyli cała wielka podstawa to są dwa promienie duże, czyli u nas to będzie 24, a podstawa mała beta, co jest u góry, to będą dwa małe promienie, czyli to będzie u nas 12. I teraz, może pamiętasz, jak się liczyło tutaj ten odcineczek, robiło się, tutaj zaznaczę może jakieś x, ten mały odcinek liczyło się w ten sposób. Od dużej podstawy odejmowało się tą małą podstawę, czyli 24 odjąć 12 i dzieliło się przez 2. Bo to jest oczywiście, gdybym poprowadziła drugą wysokość, trapez równoramienny. Czyli 24 minus 12 to jest 12 na 2, to jest oczywiście 6. Czyli tutaj mam szósteczkę, tak zapiszę. Czyli jeżeli tu jest szóstka, to ten, co zakreśliłam tutaj klamerką odcinek, to będzie od 24 odjąć 6, czyli mamy 18. No i teraz pasowałoby stwierdzenia Pitagorasa, policzyć ładnie nasze D, czyli liczymy 10 do kwadratu, dodać 18 do kwadratu, równa się D do kwadratu. Czyli tu mamy 100, dodać 18 do kwadratu, to jest 324, równa się D do kwadratu. 424 równa się D do kwadratu. Po spierwiastkowaniu mamy pierwiastek 424. No pasowałoby jakoś go rozbić, nie zostawimy go w taki sposób. No myślę, że możemy sobie rozłożyć z boku 424 na czynniki pierwsze podzielone przez 2. To mamy tutaj 212. Podzielone przez 2 mamy 106. Podzielone przez 2 mamy 53. No i 53, no to już tylko przez 53 podzielimy, wychodzi 1. No dobre i cokolwiek, czyli tutaj sobie zapiszemy, że nasze D to będą 2 pierwiastki ze 106. No i skoro policzyliśmy tak D, no to teraz już śmiało możemy, może kolorem zapiszę, że kosinus mojego kąta alfa, no tego tutaj, nachylenia przekątnej tutaj tego przekroju osiowego, stożka ściętego do płaszczyzny podstawy, jest równy 18 do D. Czyli 18 do 2 pierwiastki ze 106. Możemy skrócić, wychodzi 9 nad pierwiastek ze 106. No i usunąć niewymierność 9 pierwiastków ze 106 nad 106. I to jest ten kosinus kąta nachylenia tej przekątnej przekroju osiowego do jednej z podstaw. Zadanie numer 4. Jeden z uczestników imprezy andrzejkowej w klubie ImpraMat zagadnął kolegę. Słuchaj, no rzutuję mnie pewne zadanie. Pomożesz rozwiązać? No nie wiem, czy ten kolega mu pomógł, ale ja mogę pomóc. W układzie współrzędnych rozważmy wszystkie punkty P. Postaci P to się równa. Pierwsza współrzędna 1, druga M, dodać 5 drugich, a druga współrzędna M, gdzie M należy do przedziału obustronnie domkniętego od 1 do 7. Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji, którą sobie stworzymy zaraz, zobaczysz, oblicz najmniejszą i największą wartość takiego, tutaj mamy, taki mamy zapis PQ, czyli długość PQ do kwadratu, gdzie Q ma współrzędne 55 drugich i 0. No,
zadanie wygląda deczko kosmicznie, więc nie wiem, czy ktoś na imprezie by mu pomógł, temu koledze, ale ja mogę pomóc. Po pierwsze, widzimy, że mamy wyznaczyć wartość najmniejszą i największą takiego dla nas na razie wyrażenia, prawda? PQ do kwadratu. Otóż, żeby się za to zabrać, po pierwsze, my musimy się zastanowić, jak policzyć samo PQ. Otóż, PQ, jak widzisz, jest to odległość pomiędzy dwoma punktami w układzie współrzędnym. Ja bym to mogła narysować w układzie współrzędnym, ale nie ma takiej potrzeby. Był taki wzór na obliczanie długości odcinka, czy też odległości pomiędzy dwoma punktami. To był taki wzór w układzie współrzędnym, jak pamiętasz, na policzenie było tak x2 minus x1 do kwadratu, dodać y2 minus y1 do kwadratu, to wszystko pod wielkim pierwiastkiem. Jest to wzór, który na pewno spotkałaś w geometrii analitycznej. Ten wzór służy do obliczenia długości odcinka, bądź też do obliczenia odległości pomiędzy dwoma punktami. No to proszę bardzo, ja mam go w kwadracie. No to w sumie to ja może od razu napiszę go w kwadracie, dzięki czemu pierwiastek mi się ten wielgachny usunie, no bo kwadrat nam usunie pierwiastek i będę podstawiała. Czyli moja pierwsza współrzędna, no niech będzie tak, czyli jedna druga m, dodać 5 drugich, odjąć 55 drugich i to do kwadratu. Dodać, teraz i na y-kach działam, czyli tu są y-ki, tu jest y i tu jest y. Czyli teraz m odjąć 0 do kwadratu. No to zobaczmy, co nam tutaj dalej będzie wychodziło z tego, czyli PQ do kwadratu równa się. Zanim to będę podnosiła do kwadratu, to ja tutaj muszę coś zrobić. Czyli tak, jedna druga m, 5 drugich minus 55 drugich, no to mamy minus 50 drugich, czyli minus 25 do kwadratu dodać. No m minus 0 nie będę pisała, bo wiadomo, że to jest m do kwadratu. No więc dalej policzymy sobie PQ do kwadratu równa się. Tu wzorem skróconego mnożenia oczywiście 1 czwarta m kwadrat minus 25m dodać 625 dodać m kwadrat. No to jeszcze coś mogę zrobić, nie za dużo, ale coś zawsze. 1 czwarta m kwadrat dodać m kwadrat to będę miała 5 czwartych m kwadrat minus 25m. Dodać 625. I popatrz, co to nam wyszło. Wyszła nam pewna funkcja, którą ja mogę nazwać funkcją m. Czyli ja mogę tutaj potraktować, że jest to f od m, funkcja zmiennej m. Ja ją jeszcze raz przepiszę tylko tutaj kolorem, żeby to tak było pięknie widać. Ja co mam teraz wyznaczyć? Mam wyznaczyć jej wartość największą i wartość najmniejszą, ale w zadanym przedziale na n-ie. Powinno być tobie się to z czymś kojarzyć. Oczywiście powinno ci się kojarzyć z takim pojęciem jak wartość największa i najmniejsza funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym. Więc najpierw, co się w takich zadaniach, od czego się zaczynało? Zaczynaliśmy zawsze od wyznaczenia p. P, musimy sprawdzić, czy moje P wierzchołka, bo jest wykresem tego, jest parabola ramionami do góry, muszę sprawdzić, czy w moim przedziale, który jest zadany tutaj w zadaniu, mieści się P. No to liczę to P. Minus B nad 2A, czyli 25 nad 2 razy 5 czwartych, no to mamy tutaj 5 drugich, pomnożę przez odwrotność, czy razy 2 piąte, tu się mi oczywiście skróci, wyjdzie mi 10. No to, to dla mnie wniosek, wyszło mi, że jest 10. No to skoro 10 mi wyszło, ja to przepiszę, p jest równe 10, to się cieszę, bo moja dziesiątka do tego przedziału nie należy. Czyli nie należy do przedziału od 1 do 7. Co to oznacza? Oznacza to, że wierzchołek jest w tym punkcie, a ja ucięłam trochę wcześniej moją parabolę. Czyli ja tą parabolę gdzieś tu ucięłam, od 1 do 7, wierzchołek jest poza tym cięciem. Bo jest w dziesiątce. No to cieszę się, bo wtedy tu będzie wartość największa, tu będzie wartość najmniejsza, nie muszę liczyć kół. No wiesz, że czasem się liczyło kół, czasem się to kół nie liczyło. Mam na myśli tutaj oczywiście kół z wierzchołka, prawda? No to teraz mam policzyć tylko krańce. Wartość tej funkcji na krańcach przedziału. Czyli liczę f od jedynki, czyli podstawiam do mojej funkcji jedynkę, czyli będę miała 5 czwartych minus 25 plus 625. No i to się równa oczywiście, z tego mam 600 i 5 czwartych, czyli 601 i 1 czwarta. Taka mi wyszła wartość. No i liczę na drugim krańcu, czyli f od siódemki.
czyli mam tutaj 5 czwartych razy 49 minus 25 razy 7 i plus 625. A to może pod spodem przepiszę tutaj. 5 razy 40 mamy 205, a razy 9 45, czyli mamy 245 czwartych minus 20 razy 7 to mamy 140 i 5 razy 35, czyli mamy 175 plus 625. No to f od 7 to się równa. A może weźmiemy kalkulator, będzie szybciej, podzielimy sobie 245 podzielone przez 4, to mamy 61,25 minus 175 plus 625. No i może to szybciutko tutaj kliknę, bo już mam policzony początek, plus 625. I wychodzi nam 511,25. I widzimy, że to, co nam tutaj wyszło, jest wartością największą, a to, co tu wyszło, jest wartością najmniejszą. Zatem piszę jako odpowiedź f max dla tej funkcji to jest 601,25, a wartość najmniejsza to jest 511,25. Oczywiście miejmy świadomość, że to jest wartość największa i najmniejsza dla tego przedziału, który u nas jest przedziałem obustronnie domkniętym od 1 do 7. Zadanie numer 5. Angelika chce pomóc w organizacji imprezy aglikowej w klubie Impramat. Postanowiła codziennie dmuchać baloniki. W pierwszym dniu przygotowała 9 baloników, a w każdym kolejnym o 5 baloników więcej niż w poprzednim. Po ilu dniach wydmucha w sumie 315 baloników? No, spróbujmy to zbadać. W ile dni Angelika sobie poradzi z tyloma balonikami? 315 baloników. No to dobrze. W pierwszym dniu wydmucha baloników 9. W każdym kolejnym o 5 więcej. Czyli w następnym będzie miała 14 wydmuchanych. Później o 5 więcej 19. Później o 5 więcej 24. I tak sobie biedna dmucha, nie wiem przez ile dni. Popatrz, co ja mogę zauważyć, jak ona dmucha o 5 więcej, że każdy następny dzień to jest, powstaje poprzez dodanie do poprzedniego 5. A jaki to ciąg o tym mówi? Oczywiście ciąg arytmetyczny. Czyli ja mogę powiedzieć, że A1 to jest 9, A2 to jest 14, A3 to jest 19, ale jeszcze mnie interesuje R, prawda? R, czyli o ile więcej sobie dmucha? No o 5, czyli różnica to jest 5. I tak sobie dmucha gdzieś na końcu, nie wiem, który to będzie dzień, bo pytanie jest po ilu dniach i ona w sumie ma podmuchać aż 315 baloników. Popatrz, co ja zapisuję. Ja piszę sumę, po ilu dniach wydmucha w sumie 315 baloników. Czyli suma ciągu arytmetycznego. Był wzór na sumę, no ale najpierw na pewno przypuszczasz, że do wzoru na sumę będzie nam potrzebne an. Czyli był taki wzór a1 plus n minus 1 razy r. No to podstawmy. Zamiast a1 dziewiątkę, ena nie znam, no bo ena to właśnie chcę obliczyć, razy 5. No to proszę bardzo, 9 dodać. I tu mnożymy 5n minus 5. No i an to się równa 5n dodać 4. Czyli wzór ogólny tego ciągu to jest 5n dodać 4. I teraz, po co to było potrzebne? Ponieważ wzór na sumę jest taki, jak przypomnę, a1 dodać an, czyli pierwszy wyraz dodać ostatni wyraz, podzielone przez 2 razy ilość tych wyrazów. No to podstawmy teraz pod ten wzór sn, czyli Angelika sobie ma wydmuchać 315 baloników. A1 to jest 9, dodać an, to ja tutaj przekształciłam 5n dodać 4, podzielone przez 2 i razy n. No to przepisujemy. 315 równa się i tu sobie będziemy dodawać 5n, 9 plus 4 to jest plus 13,
podzielone przez 2 razy n. Oczywiście będziemy to mnożyć razy 2, ale często młodzież popełnia błąd, bo później mi tego n mnoży razy 2. Więc ja już taka ubezpieczona troszkę jestem w tym aspekcie i bardziej bym prosiła, żeby najpierw pozbyć się mi tej kropki tego mnożenia, czyli żeby mi to pomnożyć ten licznik przez n. Czyli będę miała 5n kwadrat plus 13n podzielone przez 2. I teraz możemy razy 2, żeby nie mieć takich, prawda, tutaj ułamków. 315 razy 2, no to mamy 630, to się równa 5n kwadrat plus 13n. Przenosimy wszystko na jedną stronę, myślę, że na tą będzie nam wygodniej. 5n kwadrat plus 13n minus 630. No co powstało? No to, co kochamy najbardziej, równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe oczywiście najlepiej, najszybciej tego typu rozwiązać przy użyciu delty. Będą duże liczby, więc ja też od razu tutaj będę podnosiła, czyli 13 do kwadratu 169 plus, i tu będziemy mieć 4 razy 5, czyli 20 razy 630. Wychodzi mi wynik 12 769. No jest to dość duży wynik, więc dlatego tutaj oczywiście chcemy sobie policzyć deltę przy użyciu jej pierwiastek, prawda? I deltę i jej pierwiastek przy użyciu kalkulatora wychodzi 113 pierwiastek z tej delty. No i liczymy sobie. N1 to się równa minus B, czyli minus 13, minus 113 nad 2a, czyli 2 razy 5, czyli 10. Nie będę tego dalej liczyła, bo widzisz na pewno, że jest to wynik na minusie. Nie może być, Angelika biedna nie może sobie dmuchać baloników przez ujemną ilość dni, no bo wiadomo, że tak się nie może stać, nie? Czyli N2 to się równa minus B plus pierwiastek z delty nad 2a, czyli nad 10. Czyli N2 to się równa 113 minus 13, mamy oczywiście 100, podzielone przez 10 wychodzi nam idealne 10. Czyli odpowiedzią do naszego zadania jest, że ta nasza Angelika, przygotowując się na imprezę w klubie Impremat, musi dmuchać baloniki takim systemem, żeby dmuchała o 5 więcej każdego dnia i w sumie ma wydmuchać 315 baloników. Zajmie jej to 10 dni. Oczywiście, że to zadanie mógłbyś zrobić na piechotę. Klikać pod kalkulator i aż w końcu wyjdzie ci 315. No ale wiesz, na maturze zadanie trzeba wyznaczyć, nie tylko podać odpowiedź, tylko trzeba dojść do tego rozumowania właśnie za pomocą ciągu arytmetycznego. Tutaj zauważyliśmy, że jest ciąg arytmetyczny. I co? Ciągów nie da się w życiu codziennym stosować? Oczywiście, że się da. W ogóle chciałam Ci pokazać przy okazji tego dzisiejszego święta, tych naszych Andrzejek, że matematyka jest tak piękna, że może być wszędzie obecna, nawet na imprezie. Wiem, że to może troszkę lekko szalenie wygląda, tak? To, co ja tutaj przygotowałam, ale jesteśmy w stanie naprawdę dookoła w życiu codziennym wszędzie widzieć elementy matematyki i często właśnie zadania można przekształcić śmiało na dowolną okazję. Można tak dobrać zadanie, żeby ono było matematyczne, ale bardzo ciekawe. Bo ja myślę, że tym właśnie tutaj rozwiązywaniem zadań takich właśnie ciekawych chcecie zachęcić. Ja myślę, że Cię zachęciłam do tego, że ta matematyka nie jest taka trudna. Może być ciekawa, można się uczyć poprzez zabawę, przez podejście do tego tak przyjemnie. Bo matematyka naprawdę jest bardzo przyjemna, tylko musisz w to uwierzyć. Musisz to uwierzyć, musisz się nie bać. Mam nadzieję, że to, co przygotowałam na to nasze spotkanie, na to nasze wyjątkowe święto, było fajne, miłe i mam nadzieję, że się cieszysz, że w taki sposób spędziłeś ze mną czas. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny tydzień na wyzwanie z matematyką rozszerzoną na iKMAT.